Okej, więc siemano, witam was w drugim odcinku z gry GTA 5. W poprzednim odcinku, pierwszym, zrobiliśmy sobie misję, która była jakby całym prologiem do tej gry, oraz misję Franklin i Lamar. Bardzo proszę o wyłączenie radia, ze względu na to, że ostatnio odcinek z GTA 5 Online na przykład dostał roszczenie praw autorskich. Także no nie fajnie. Dobra, ja się udam już do tej misji kolejnej. Niezbyt przepisowo. I gdzie tutaj wjechać? Tutaj chyba, o. Aha, to trzeba iść. Dobra, bo mnie samemu... Sam jakby wyszedł z auta Franklin i myślałem, że... Samo mnie zaprowadzi do misji, ale już zaczynamy. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Nino? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Okej, okay, chyba lekko napięta atmosfera między Simonem i Franklinem Alamarem. Ze względu chwilę mamy tutaj kolejne jakieś auta do wyboru. Tak, są tylko tak średnio widzę przez to. Jakie to jest? Bo tak średnio widzę. Dobra, biorę to. Franklin na niego wezmę na razie. Ale no, chyba lekko zdenerwowany jest Lamar, że nie dostał tej nagrody pracownika miesiąca. Lekko to wręcz mało powiedziane. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. Oh, that's right, homie. Nothing but love, nigga. Okej, z tego co zrozumiałem, nie chcę wam przerywać dialogu, ale tak tylko powiem dla tych, którzy niekoniecznie nadążyli z czytaniem. Z tego co zrozumiałem, mamy wykraść jakiś motor, jakiegoś dzieciaka, który nie jest opłacony. Okej, jesteśmy praktycznie na miejscu. Okej, wychodzimy. Kwadrat, aby się wspiąć.
Co to tak się drze? Czekaj, czekaj, co? A tutaj ktoś jest. Oj, kurde, słabo widać przez tą noc. Ojej, autko. Panie autko, ja przepraszam. Ale tutaj uwielbiam, jak oni się wyzywają między sobą. To są takie... Czekam tylko na jakiś zwrot, że jeden weźmie to zbyt na poważnie. No to fakt, że okolica jest taka troszeczkę... No to zobaczmy garaże może. Okej, to jest pierwszy. Tank też szedł z tyłu. No shit, niggas. Ajajajajaj. Hola, S.A. So you trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. O, pistolet leży. L1. O, headshot. Ajajaj, z boku dostałem. Ajajaj. Na chwilę. A tutaj ktoś jest. Ojojoj. No mierzyło mi na tamto, to strzeliłem. Ej, chwila. Ja mam całkiem mało HP, no właśnie. Tak ogólnie to... Jak przejdę tą grę... Znaczy tą grę... pierwszy raz tą grę, czyli GTA 5, i będę miał trochę wolnego czasu, to spróbuję nagrać challenge, gdzie przejdę całe GTA 5 bez umierania. Nie widziałem, żeby ktoś jeszcze na YouTubie to zrobił. Nie widziałem na pewno. Nie wiem, czy za granicą. Nie wiem, czy za granicą ktoś to zrobił. Ale w Polsce nas 99,9%. Chyba, że jakiś taki mniejszy kanał. Coś alamuj, ale. Bo znowu mam 0. On tutaj się jakaś benzyna za nim tworzy. To się musiało tak skończyć. Zobaczyłem, że jakaś benzyna się za nim. Swoją drogą oglądałem kiedyś mi tej ciekawostki, tam jakieś jest GTA 5. I ojojojojoj, ten motor był. I widziałem, że było coś takiego, że jak się strzeliło w jakieś miejsce, to benzyna tak wylatywała. Dobra, w ogóle zaparkowałem to auto inaczej, ale pewnie przez to, że zrestartowaliśmy jakby misję, znaczy zrestartowaliśmy misję, że się przeumarliśmy i musieliśmy od punktu kontrolnego zacząć. Ale to zdolność specjalna świetna, tylko gdyby nie to, że przerywa dialogi. Chociaż takie niezniszczalne słupy nie są fajne. Jeszcze to, że jest noc, chwila. Gdzieś tutaj się włączało światło. No, prawym? Może? Nie mam pojęcia, dobra. Najgorsze jest to, że na tej zdolności się dialogi wyłączają. To jest on? Nie. Swoją osobę podkręciłem. To jest ten tutaj przed nami. Dobra, wybacz ziomek, ale... Dobra, ja żyję chyba. Bierz motor, dobra. Chłop jeszcze co zrobił.
Ej, ale nie to auto, nie to auto, nie to auto, Franklin. Ten motor. Ale fajny jest taki, z tego co widzę, zielony, chociaż przez to światło ledwo co widać. Daj się do myjni. Możesz poprawić swoje umiejętności prowadzenia pojazdów, jeżdżąc z maksymalną prędkością, mijając innych o włos. Ach. Rozwijanie umiejętności prowadzenia pozwoli ci lepiej kontrolować pojazdy w locie i wykonywać dłuższe stójki. Nie wiem za bardzo, o co chodzi w robieniu stójek. Stójka to mi się jedynie kojarzy z MMA. A tak to średnio. Czy coś mi świta, ale o Jezu, zapomniałem o radiu. No to już widzę, że będzie. Prawa autorskie będą nieźle robione. Muszę pamiętać o tym radiu, kurczę. Ale da się gdzieś o tym pamiętać. Da się gdzieś, mam nadzieję, ustawić, żeby mi ten. Żeby mi radio było automatycznie wyłączone. Bo jak nie, no to trochę lipo. Jakaś automatyczna stacja, to mam nadzieję, że będzie wyłączona po prostu. Aj, nie gadaj, że zginę jeszcze. Patrzcie na moje HP. Tyle czasu mi grania w GTA zrobiło roboty. Tutaj chyba. Jakiś ziomek tam się w ogóle wywalił. Psychopath, you done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! No i kolejna kłótnia. Tak, poproszę o autozapis. Ukończono. Konfiskata. 75%. Aha, czas misji. No to przez to, że zmarłem. Po nic, to mam chyba chodziło o ten ślad benzyny. Postacie fabularne zostaną udostępnione w trybie reżyserskim edytora Rockstar wraz z postępem fabuły GTA 5. Zarejestruj się w usłudze Rockstar Games Social Club, aby otrzymać wyjątkowe nagrody w grze, takie jak broń, pojazd i dostęp do rankingu w grze. Ja się udaję do tego znaczka zapytania, który mi tutaj miga cały czas. Jestem ciekaw, co to jest. Nie znajomi dziwacy i był ten znaczek, ale no pamiętam, że były coś takiego, takie jakby poboczne questy. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house, you know what I'm saying, the business, everything. And you his cousin, nigga, you said you was gonna he help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit, show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Chwilę, jakieś autko by się przydało załatwić, bo gdzie to jest? No teoretycznie niedaleko, ale i tak auto trzeba załatwić. Maluch, patrzcie, pierwsze auto. Pierwsze auto już maluch. Ciężarówka jest na parkingu policyjnym. Okej. Okay. Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no I'm out. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Ona wsiadła już? Nie. Dobra, wsiada. No nie wiem. Ta typiarka jakoś tak mi ta tonie. Jakoś tak mi się wydaje taka podejrzana. Chwila. On your mama.
10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Check out this thing. Kim is JB. A bucket. Jakiś ziomek stary pewnie. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Aw, hell. Okej. Jedziemy po porzucony samochód. Czy my go będziemy mieli holować? Kółka, by mieć widok na cel. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Okay, trzeba używać tego, aby opuścić. O, okay, podłączyły? In, tak, baby. Dobra. Let's get this back to the lot. Skarniamy go do parking, dokładnie tak. This was not how I saw my day going. Man, you hit me. Jesus. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. Policja. And I remember you and JB before y'all was dope heads. Shit changes. You all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Kurde, mało widzę tych aut i strasznie dużo taranuje. Gdy potrzebny jest samochód, czy wik można podnosić i opuszczać jedynie na postoju. Okej. Okay. Ale po co mam teraz opuszczać i... Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Stop swinging it around. It ain't your dick. Okay, I was wanting to see you on the block. Anything you need, you holler at me. Okay. Now, where is that fool? Ukończono przysługa. Na 100%. Patrzcie, czas misji i premia odpięcia. Fajna sprawa. Zrobić sobie misyjkę na 100%. Ja GTA 5 będę platynował, także spokojnie. Znajomi dziwacy z San Andreas są oznaczeni jako znak zapytania. Okej. Okay. Aby schylić się, użyj... Ej! No ej! Ziomuś długas wychodzi. Długas. Odsiedział swoje. Drędniemy do ciebie, okej. Okay. Mamy dwie misje. Dla Franklina i dla Simona. Wiecie co? Ten wątek Simona może wam zostawię taką lekką niewiadomą i... Znaczy stawiam, że dla Franklina i Simona, no bo mieliśmy jedną misję S dla Simona i F no to raczej Franklin. Chwila, tu jest pojazd osobisty. Tak, jest Franklin, dobrze. To misję Simona może zostawię wam jako taką jedną trochę niewiadomą, co będzie z jego wątkiem. I jego sobie zrobimy w kolejnym odcinku, a dzisiejszy odcinek zakończymy misją dla Franklina. Bo już ten odcinek też trochę trwa, z 20 minut stawiam. Nie mam tutaj stopera ani nic, ale tak w ciemno stawiam, że z 20 minut będzie. Okej, okay, i zaczynamy. You know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know. I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women, and we are free. Free in the nation, free in the turkey. We are women, here are free. We are women, here are free. Coś Franklin ma chyba problemy z swoją ciotką. Możesz ściągnąć aplikację iFruit na smartfona lub tablet. Umożliwi ci ona wpływanie na zachowanie chopa i uczenie go sztuczek. Zajrzyj na link
o więcej informacji. Pobiorę to, ale... Ale Chop jest fajny. Okej, lecimy. Ale Chop fajny jest. Fajnie to wygląda, jak on sobie tak chodzi. Myślałem, że mogę przeskoczyć. You gonna make some paper, low, and ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. Ale mi się to podoba, że te postacie nie są takie... takie... jakby... że mają tylko stać i sobie chodzić, tylko na przykład Franklin, jak coś mi się nie podoba, to tak macha rękoma. Fajne to jest bardzo. Poczekaj na Lamora. Nie. A, możemy pojechać. To nieźle. Dobra, on już wsiada. Okej, mamy to. No, mniejszego auta się na taką... takie wielkie auto nie dało. Dobra, już widzę, że prawa autorskie będą niezłe. Nie będę ten odcinek musiał nagrywać drugi raz, ale... Przepraszam bardzo. Is that fool Simeon looking out for us, or is he looking out for himself? Shit, himself, I guess. So how a couple of gut-ass fools like us get ahead? By getting serious. Exactly. We two highly motivated, results-driven motherfuckers with an entrepreneurial mindset. Oh, yeah, yeah. Highly motivated self-starters, huh? In the kidnapping sector. Yeah, starting big. But it always go wrong, don't it? All your schemes for years. They don't go right. But I would. How does 40,000 sound? Cause that's what's happening right here. Man, I believe you when I'm holding. Three-way split, homie. Me, you, and Chop. Man, Chop don't get shit. Chop an intern. You hear that, Chop? Man, Frank trying to. Oh, kurde. To nieźle. Franklin chce wydymać Chopa na kasę. So why we in this bucket? It's struggling on the incline. I don't care about no hills. I can get guns, dogs, snatched up fools, you name it in the back of this motherfucker. Ale mi się to podobało, załamany Lamar. Słyszysz, co? Franklin chce cię wydymać na kasę. No. Podobało mi się to strasznie. Chop nie. Aj. Z tej Laiki, dobra. Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, short witty. I was just saying I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. And Bandany. OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little... Ale to mi się podoba, taki stary styl. Naprawdę mi się to strasznie podoba. Bandany. Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Marquez, gangsters, insignia, mask wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, oh, nigga? Oh, shit! Bitch ass nigga! Fuck you, nigga! I'm out of here! Fuck No to ładnie się zrobiło, ładnie. Po co on wyskakiwał z tym pistoletem? You see what he driving? Man, we in a van, by się chciało teraz wpuścić jakieś Radio Los Santos. Dla klimatu, ale no to jest po prostu niebezpieczne dla mnie. Zobaczę na innych gameplayach, czy oni wyciszali, bo na zarabianiu mi nie zależy, bo i tak nie będę zarabiał z tych filmów. Ale chodzi mi bardziej o to, że... No nie chcę, żeby mi filmy zdejmowali, nie? Wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czy my mamy go potrącić, czy do niego zacząć strzelać. Dobra, nie będę strzelał. Pojadę za nim chwilę. No, wlecie się ta ciężarówka strasznie. To jest pewnie skryptowane wszystko. Żebyśmy pojechali do jakiegoś... Mordo, nie tak... Nie hamuj, znaczy nie skręcaj tak gwałtownie. No nie gadaj, że go nam zabili. Man,
Chop, go get that fool! Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. A, czyli nie umarł. No to dobrze. Bo nam z tego co się rozczytałem nie zależy na śmierci jego. Dobra, pistolet w łapę, żeby było klimatycznie. Mamy jeszcze shotguna nawet, nie wiem skąd. Te auta jakieś jeżdżą, autobusy. Trzeba jakie sobie przejście znalazł skubaniec. Okej, okay. Ale to fajnie wygląda. Jakie to jest klimatyczne wszystko. Jak mi się przypomina, jak grałem w to w wakacje 2014 chyba. Nie, 2015 to by bardziej pasowało. O proszę, wywalił się. Bierz go czop. Jak dłuższy niż pozwala ci na to kondycję, odbije się na twoim zdrowiu, okej. Okay. Jak na razie zależy, żeby go złapać. O proszę. Ale nie, no nie mieliśmy go szans złapać, jak byliśmy blisko jego... O, możemy się zamienić w czopa. Jak byliśmy blisko jego, to zaczął przyspieszać, ale to jest fajne w ogóle, że muszę być czopem. Wyniuchaj go, gdzie on jest? Spunkrował się w wagonie, to? No dobra. Prawe, aby otworzyć. Wagon. Stop running, dog. Why ain't Lamar searching this shit? Tutaj nie ma. Come on, chop. A tutaj? Były dwa punkty. Nie, to by było chyba za łatwe, jakby to było. Nie ma żadnej cutscenki, nie uruchamia się, no właśnie. Stop. Dobra, przemienimy się znowu na chopa. Gdzie on idzie? Co jest? Chwila, żeby nie było żadnych... No nie, chop! No, zejdź, chop! No wołam go przecież! O! Chodź! Chop! Ja pierdzielę, nie tego cię spodziewałem! Get back on that fat motherfucking chop. There you go. Okej, to jest jeden wagon. No odpala się scenka, czyli to jest to. No i proszę. Oh shit! Fuck you and your stupid dog! Don't hump him! Bite his ass, chop! Get his ass! Nie, żebyś go nie zabił, chop. Chodź tu. Hey man, get over here. Oh shit. What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Shit. Hey Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit. I said I had no beef, man. Chodź, chop. Pilnuj go. Dobra, wchodź Franklin i jedziemy z nim gdzieś, nawet nie gdzie. Okej. To nieźle. Będzie taką samą porażką jak ty. Really? Well, I guess that means we're gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet. I gotta make a call. Jezu, jakim driftem wjechałem. We got your boy.
You calling them on a cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a sec. We want 40,000. Just pay me or pay the funeral director, motherfucker. No. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Ha, wypuścić go, no dobra. Get the fuck out of here. Hey, nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit, cause we went easy on your ass. Remember that, dog. Dumb bitches. This some bullshit. Take me down the cut. Okay. Podróż Lamara do centrum rekreacyjnego. Z moją wadą wymowy takie słowo jak rekreacyjny jest troszkę. I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Okay. Co teraz? Aha, koniec misji. Okej. Okay. Job. 100% kolejna misja. Patrzcie to, za pierwszym razem przechodzę misję na 100%. Co jest grane. Okej. Okay. A więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym odcinku przejdziemy sobie misję dla Simona. A ja w tym momencie życzę wam tylko miłego oglądania kolejnych moich materiałów z tej gry, bo zapowiada się naprawdę świetnie odświeżenie sobie tej fabuły po tylu latach. I co? Trzymajcie się, cześć!